Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, tym razem nie z uprawy ani nie z siewu, a z oprysków. Mianowicie Słomek dał sygnał, że czas jechać w rzepak. No i również po przejściu się po polach doszedłem do wniosku, że to faktycznie jest odpowiedni moment. No i wykonuję tutaj pierwszy zabieg, czyli znaczy pierwszy zabieg fungicydowy połączony z regulacją. No i na przekór tym wszystkim ekspertom, złośliwcom, może tak, tym wszystkim złośliwcom, muszę stwierdzić, że rzepak nie wygląda wcale najgorzej. No zobaczcie, no jestem tutaj akurat na X-Time, którego co prawda na filmie nie pokazywałem, no ale za bardzo nie ma się do czego przyczepić. Są takie dziury, tak jak tutaj, nie, Karuś, w których zająca łatwo można zauważyć. Oczywiście tam miejsca, które wcześniej pokazywałem, również takie dziury jeszcze są. Tam rzepak ma po 3 liście, 2-3 liście, ale nie możemy na niego czekać. Specjalnie poszedłem w taki słabszy rzepak ostatnio, żeby pokazać, że nie tylko jest fajnie, pięknie, ładnie, ale jest kiepsko. Możemy się umówić tak, że będę chodził tylko w ładne rzepaki, w ładne miejsca, w ładne pszenice, w ładne kawałki. Wtedy będziemy się mądrkować, jak to jest fajnie, ładnie i przyjemnie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z tych gorszych miejsc wyciągnąć jakieś wnioski, żeby się nauczyć, jak sobie z tymi gorszymi miejscami poradzić. Bo z ładnie zachowanymi plantacjami, czy tam uprawami, nie ma problemu, tak? Problem pojawia się wtedy, kiedy faktycznie na polach dzieje się coś nie tak. Stosuję tutaj do regulacji mieszankę, którą tam obmyśliłem sobie z... Znaczy się, ogólnie pola mam podzielone, ale między innymi tutaj, akurat tutaj idzie mieszanka Tilmoru z mepikwatem, tak? Dlaczego tak, a nie inaczej? Anoż dlatego, że Tilmor działa bardzo dobrze fungicydowo, ale troszeczkę gorzej nam tutaj będzie działał regulacyjnie. Specjalnie przeciągnąłem ten zabieg o ile się dało, żeby w tej suszy po prostu nie męczyć roślin. Stąd też wybór na Tilmor i tam... ojejaś, ile? Kurczę, żeby teraz wam nie palnąć, w opisie napiszę, jaka dawka, ale to by było tam w przeliczeniu, powiedzmy, na Karyx, gdzieś tam 0,2 mepiku. Mepiku, czy tam, no, mepik dawałem, tak? To by było to. Na drugiej działce pójdzie, tak jak mówiłem, bo został mi Tilmor, zostało mi CCC i został tebukonazol, więc na drugiej działce, czy tam na tych łączonych pozostałych działkach, zastosuję tebukonazol z CCC. Dodatkowo na działce, gdzie jest kiła, zastosuję Rootstar z Intermagu. Już w zeszłym roku u sąsiada ratowaliśmy pszenicę jarą tym Rootstarem i trzeba przyznać, że naprawdę efekt był zadowalający. Na oko, może tak, więc no tutaj postanowiłem trochę postymulować rozwój korzenia. O, zobaczcie, tu sąsiad ma, tak się niektórzy brzydko mówiąc, srali o ten mój rzepak. Zobaczcie, sąsiad ma tu zamiedzą, oczywiście później siany, ale jednak rzepak. Zobaczcie, co u niego jest, a co jest u mnie. Także ekspertom podziękuję, albo może nie ekspertom, a złośliwcom. Także mieszanki takie kombinacje troszkę, długo się zastanawiałem. To jest ciekawa sytuacja z tym paskiem w środku. Na pewno nie jest to brak materiału siewnego, bo z tego pola jechałem na następne i od razu dalej siałem. Nie wiem, jest taki pasek niecały, niedosiany. Jedno mam miejsce niedosiane tam dalej, to przy okazji, przy jakichś tam następnych zabiegach wam pokażę, że coś takiego jest. Zobaczcie, tutaj było wymoknięte, w zeszłym roku grom był. Zobaczcie, ta dziura była bardziej wilgotna i zobaczcie, jaki tu jest rzepak. No tutaj naprawdę trzeba było, ten zabieg jest teraz już wręcz konieczny, nie możemy czekać na takie miejsca, no bo tu nie wiadomo na co czekać. Dodatkowo pojawia się tantniś, taka gąsieniczka. Informacje są o mszycy, chociaż ja u siebie nie widziałem, więc idzie tutaj również insektycyd. Jak na razie ze śmietką jest
spokój, nie ma problemu. Zobaczcie, u sąsiada rzepak. No, mamy 10 września, przypominam, pola łyse. U mnie jednak są rośliny, więc nie jest to tu rzepak jak u Słomka, który ma naprawdę czapki z głów na jego tegoroczny rzepak. Bardzo, bardzo ładny. Mój do niego się nie umywa, tu również sobie wyłączymy sekcję. Ale wydaje mi się, że na to, co jest, na to, co można zaobserwować u mnie w okolicy, a kto mieszka w okolicy, to wie, jak wyglądają rzepaki, to naprawdę, naprawdę nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Chociaż ja nie mówię, że jestem zadowolony z tego i wiem, że to wygląda przeciętnie. Jeden deszcz, naprawdę jeden deszcz, taki 10-15 litrów nam by tutaj spowodował, że no raz, żebyśmy się uśmiechnęli, dwa, że te rzepaki naprawdę by odetchnęły. Tak dosłownie mówiąc, tutaj ratowały je dość intensywnie występujące rozy u nas ostatnimi dniami. Naprawdę tej wilgoci rano było sporo i tutaj ta wilgoć podratowała nas. No ale w dalszym ciągu jest tak, jest zdecydowanie lepiej niż było. Nie powiem, że jest dobrze, ale jest nie jest źle. Może tak, widać, że są takie dziury. Jak patrzymy tak na pole, to widać fajnie rządki, ale jednak jak wjeżdżamy już, to jak i tutaj. Rządki są, ale o, poprzeczniak zdecydowanie gorszy. Dodatkowo glina, tak samo i tutaj. Zobaczycie, jak wygląda Sherlock tam na początku. Teraz włączymy pseudoledy w MCQ. No nie jest to co werce, prawda? O. Także o, zobaczcie. No nie wygląda to najgorzej. Takie trochę głupie tłumaczenie, nie? Nie wygląda to najgorzej. Dobrze też nie. No tutaj Sherlock wiedzie prym, zobaczcie, no. Wow. Jednym słowem wow. Populacja, a jest petarda. Mam nadzieję, że on nie będzie tylko tak wyglądał, ale i tak będzie planował również. Oby przezimował, bo wiem, że są jakieś tam problemy z jego przezimowaniem. Ale tu mamy obok hybrydy, jeżeli popada deszcz, to naprawdę tu się zrobi, całe pole zakryje nam na spokojnie, bo ten rzepak w tych pustych miejscach również jest. Musicie mi wierzyć na słowo, a złośliwcy, którzy nie będą wierzyć, zobaczycie w przyszłości, jak trochę popada. Mam nadzieję, że w końcu popada, to zobaczycie, że wszystko mam ładnie zakryje. Problem jest inny. Pewnie gdzieś za 10-14 dni trzeba będzie regulację powtarzać. Tym bardziej, jeżeli by w końcu coś popadało, bardzo bym sobie tego życzył. Ale do tego jestem przygotowany. I tutaj zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak będzie pogoda postępowała. Ale jakieś tam plany w głowie są. A dodatkowo idzie tutaj mangan i molibden. I bor oczywiście z Intermagu. Pakiecik taki. Czyli to już jest taka, mówię, faza, że warto to wszystko dorzucić. Podgonić, podkarmić te rośliny, może nie podgonić, a podkarmić. Tak jak mówię, no nie ma co czekać na takie puste miejsca jak tam, bo te miejsca nam plonu i tak nie zrobią i tak. Musimy zadbać tutaj o to, co jest najładniejsze, co jest najbardziej wybujałe, co w jakikolwiek sposób rokuje nam jakimś plonem. A jak widzicie, no nie jest naprawdę najgorzej, a zobaczcie, jak ewidentnie ten Sherlock się wyróżnia. Mamy go tu z prawej strony, tu jest jakiś chyba Erminio czy coś takiego, hybryda. Naprawdę, kurczę, jestem pod wrażeniem tej odmiany. Zobaczymy dalej, bo tu na razie mamy jesień, początek. Jeszcze długa droga przed nami do zbiorów, ale jak na razie jest na całej długości pola jest równy. Co prawda od drogi tam zawsze jest troszeczkę wilgotniej, bo z drogi spływa. Więc to nie jest może w 100% miarodajne, bo zobaczcie tu, gdzie jest dołek, troszeczkę lepsza ziemia, ten rzepak też już jest inny, prawda? Tutaj ta hybryda. Także nie jest, tutaj oczywiście rapidem było przy końcu zawracane, więc on też jest zdecydowanie słabszy. Fajnie, tu nam zaznaczyłeś, zrobimy sobie tak. O, dziękuję. 26 hektarów według ciebie, 20,6 hektara jest według ciebie. O, jedziemy sobie teraz tutaj. Kolejną ścieżkę, jeszcze jedną ścieżkę przelecimy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Troszkę już jest ciemno. Myślę, że pod koniec tygodnia, mamy dzisiaj poniedziałek, dzisiaj przyjechali chłopacy na uruchomienie Kwernalanda, rozsiewacza, ale z tego też będzie film. Zobaczcie, tu gdzie troszeczkę wilgotniej, no wygląda to naprawdę dobrze, tak? Wjedziemy na górę, gdzie było miejsce, gdzie było mokro, ale też jest miejsce, gdzie są piachy i wygląda to gorzej. Suma summarum,
Nie jest źle. Dojadę do końca, żebyście zobaczyli też sobie, że nie tylko na poprzeczniakach. Zobaczcie, tu mamy dziurę, ale tu jest rzepak. Tu ten rzepak rośnie. Dzisiaj byłem, oglądałem, jest tu rzepak. Potrzebny jest deszcz. Tu mamy znowu jakąś tam populację i też jest gęściej. No, robi się nam kapusta, więc to jest, mówię, ostatni moment na tą pierwszą regulację, bo mamy 6 liści, liście duże, ładne. A tu zobaczcie, tu jest gdzieś tam ta hybryda sobie gorzej poradziła. Może trochę na tym piaseczku gdzieś głębiej te nasionka podleciały. Także no jest tak dość nierówno, ale z nutką takiego optymizmu, że może się tu naprawdę fajnie jeszcze zrobić na tym polu. Tylko mówię, no najważniejsze co to deszcz. To jest jakby taka podstawa. Jak nie popada, to będzie naprawdę bardzo źle. Wiem już, że u mnie w okolicy niektórzy, nie będę mówił, że skreślili rzepaki, ale jeszcze czekają i niektórzy już mają kawałki wyznaczone, które będą likwidować, przesiewać. Także no nie jest to nic optymistycznego. Cieszę się naprawdę z tego, co mam na tym polu, że to wygląda tak, a nie inaczej. Bo jest naprawdę się z czego cieszyć. Wiem, że są regiony Polski, gdzie szczególnie eksperci, złośliwcy piszą, że o, to taki, sraki, owaki. Na Żuławach byłem u kuzyna pod Nowym Dworem, tam 3 razy po 20 litrów spadło. Ziemia pierwsza, druga klasa. Czego chcieć więcej dla rzepaków? Rzepaki w terminie zasiane, na dobrej ziemi, wilgotnej. Piękne mają rzepaki, naprawdę mają piękne rzepaki. No, ale ja muszę pracować na tym, co mam i też tutaj jakby nie narzekam. Tu pochwałka dla Mateusza. Ja się kręciłem przy tutaj chłopakach przy rozsiewaczu. Mieliśmy rozsiać nawóz i zaraz uprawiać. Jutro chciałem siać, ale no troszeczkę jutro pojadę dalej siać. Trochę nam długo zeszło z tym rozsiewaczem. Gdzie tu mamy ścieżkę? Tutaj. Mówię do Mateusza, weź tego MC-ka ogarnij, bo już jest syf, kiła i mogiła. No tak go kuźwa przeczyścił, że ja nie wiem, czy on z tak czystymi szybami z fabryki wyjechał. Także jakiegoś browara mu wiszę. Bo naprawdę jest bardzo czysto. Karo zaraz tu już gębą po ślini, ale jest naprawdę ok. Bardzo mało jest samosiewów, inaczej, bardzo mało jest jednoliściennych, bo to stanowisko po grochu, więc z automatu były one jakby zwalczane w grochu, więc jest ich mniej tutaj. Co my tu mamy? Maruna wylała się, to jest chwaścizbo. Tak jak mówię, mówiłem czy nie mówiłem, jak nie, to powtórzę. Odchwaszczanie planuję na sobotę. Tak, teraz skończę opryski, wezmę się za siewy. Posieję, akurat mam tam 4-5 dni siewu. I akurat sobota będzie odchwaszczanie. Minie 5 dni od zabiegu tego regulacyjnego, fungicydo regulacyjnego. Więc myślę, że to jest odpowiedni czas. Minimum powinno być zachowane 72 godziny. Także mamy spokojnie czas, odpowiedni, gdzieś tam już te chwasty też zdążyły wychodzić. Ten rzepak, który ma te 3 listki, mam nadzieję, że sobie ten 4 przez te 5 dni dobuduje. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że nawigator potrafi przytrzymać rzepak, dlatego przeciągnę ten zabieg. Więc myślę, że jakby negatywnie aż bardzo on nam tutaj nie wpłynie na rozwój tych słabszych rzepaków, które są tutaj. Także no, chciałem powiedzieć, że wy ich nie widzicie i zosiwcy powiedzą, że i tak nic nie ma, ale już się ugryzłem w język, ale jednak to powiedziałem. Natomiast samosiewy grochu już zaczynają dokuczać, oczywiście wyciągają wilgoć, co się kręcisz. Więc tutaj trzeba by pomyśleć jakby pod tym kątem grochu, pod ich kątem, żeby je zwalczyć, żeby nam tutaj niepotrzebnie nie robiły bałaganu. Oczywiście troszeczkę się przerzedzi, ten kolor zielony nam zginie, ale też można bardzo łatwo odróżnić rzepak od grochu. Rzepak jest ciemniejszy, groch jest taki jaśniejszy. Wy już tego teraz zobaczycie na kamerze, ale ja to bardzo dobrze jeszcze w dalszym ciągu widzę, szczególnie w takim żółtym świetle ciągnika. I co? I to by było na tyle. No, widzicie, jak to wygląda. Aby do przodu. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Także trzymajcie się do następnego razu. Do zobaczyska. Hej!